Siemanko, witajcie, z tej strony Mr. Sory. Witam was w pierwszym odcinku z Wolfteama. Jest to gra sieciowa. Zanim przejdziemy, znaczy w dzisiejszym odcinku ogólnie chcę wam trochę o niej opowiedzieć, wprowadzić, bo to będzie nowa seria. Ale zanim do niej przejdziemy, chciałbym wam ogłosić kilka ogłoszeń parafialnych. Chciałbym wam ogłosić parę ważnych spraw. Kończymy serię z GTA San Andreas, ponieważ robiłem format komputera i nie zgrałem GTA i już mi nie chce się zaczynać. To będzie seria zakończona, już nie będzie. Drugą serią to jest Minecraft Server. Minecraft mi się coś zepsuł, ładuje się, mam bajzycz, ładuje się i błąd wyskakuje. Minecraft Server też nie będzie. Będzie koniec serii. No już jest koniec serii. Tak. Następną sprawą jest to właśnie, że zaczynamy Wolfteama. Wolfteama mam... będzie taki... 10 odcinków. Będzie seria. Plus do tego, jeśli ktoś będzie chciał ze mną nagrać, to ja też nagram z nim. I kolejną sprawą jest to, żeby jeśli ktoś chce jakiś nagrać YouTuber ze mną, to niech napisze w komentarzu albo wiadomości prywatnej, na pewno się odezwę i wymagania to escape. No i oczywiście komentarz, zostawcie komentarz, lajka i suba. Dobra, to tyle z tych ogłoszeń parafialnych. Teraz wam wprowadzę troszkę do gry. Gra jest darmowa. Musicie tylko pobrać. Link wam podam w opisie, skąd możecie pobrać. Będziecie musieli założyć konto na... będziecie musieli tam założyć konto na takim... Aeria czy coś takiego. To was od razu wam ściągnie z Wolfteamem i tam będziecie musieli założyć konto. No. I tam później sobie poradzicie. Tak. Tu mamy... listę pokoi. Najwięcej jest na kanale centralnym ludzi. Tylko teraz jest bardzo mało ludu, bo jest 4:15. Ja to nagrywam o tej godzinie, dlatego tak mało ludzi, ale wejdziemy. Nie będziemy dzisiaj żadnej grać. Oprócz tego odcinka będziemy jeszcze 10 kolejnych, bo to jest takie wprowadzenie do gry. Niech się załaduje. Dobra. Jak widzicie, mamy tu na razie tylko 3 pokoje. No niestety. Tu mamy swoją rangę. O tu. Tu mamy złoto. Tu mamy up. O tu, dobra. Tu będzie złoto. WM to nie wiem, up. Upy można kupić przez SMS-y. No tam lepsza broń, lepsze życie i tak dalej, i tak dalej. Takie szmery bajery. Hierarchia w stadzie. No to dobra, to tam ten. Są własne właśnie stada. To jest ranking. Ranking nie wiem. Co ja mamy? Sklep. Pokazuje coś jak w Minecraft Server, nie? No mamy sklep, możemy kupić przeróżne bronie, to uzbrojenie do wilka. I tak dalej, i tak dalej. Ja grałem w tą grę wcześniej, teraz właśnie gram na nowym niku Mr. Sory. To są moje rzeczy takie. Wczoraj tą snajperkę kupiłem. I tą broń. No, tu mam darmowe i tak dalej. Tu mam, idę na stałe. Są 5, są... jakby 4 takie kolumny do wybierania, możemy sobie zmieniać tu broń i tak dalej się bawić. No. Uzbrojenie wilka. Jak mówiłem, ja wczoraj dopiero to zacząłem grać, więc... co tu jest? Pokaż się. Informacje o stadzie. To nie. Tu wiadomości możemy do kogoś pisać. No, możemy utworzyć własny pokój,
Możemy coś napisać, na przykład pozdrawiamy. Pozdrawiamy YouTube. Tak. Tu mamy listę osób. W sumie nie wiem na co. Możemy utworzyć własny pokój, jak mówiłem. Tu możecie ustawić i tak dalej. No. Anulujemy. Możecie dołączyć do każdej gry. Ja zawsze dołączam do gry. Tak, możemy zaprosić gracza jakiegoś. Nie. No, tu mamy akurat ten. Pokażę wam jeszcze, jak rozgrywka wygląda. Myślę, że też was to interesuje. No, dwie części będą. Dobra. Przejdziemy. Dobra, trochę na początku laguje, ale wiecie, ja też nagrywam i tak ten. O, możemy być wilkiem. O, mi się myszka zmieniła. Czemu mi się zmieniło? Niedobrze. No dobra, tak polecimy. Tak to więcej wygląda. No mamy granaciki i wilka, ale mi się strasznie zmieniło to. No. Wiecie, ja muszę jeszcze nauczyć się ogarnąć, kupić właśnie te, co oni mają tam, takie, można powiedzieć, dodatkowe moce. Jak się, że pozdrowili YouTube. O, możemy tu pisać w czasie rozgrywki. Pozdrówcie YouTube. No dobra. Więc. Tak, pojechaliśmy. Muszę, nie wiem, czy mi się myszka zmieniła właśnie i ten. Dobra, to jest tylko tak pokazowo, nie? Nie gram na serio. No. Tu widzicie. Mogę wybierać różne zestawy broni. Jeszcze raz zginę, będzie dobrze. Czy będzie źle? Ciota z Snipe Elite. Nagrywa na YouTube nazwa Ciota z. No spoko, każdy ma swoją nazwę, tak? No dobra, dał mi, nie zabił. I teraz jeszcze wam pokażę raz. Jeszcze raz, raz ten, nie? No dobra, chciałem to wziąć, ale dobra. No i mamy takie różne zestawy tu. Jak sobie ułożycie broń, tak macie, tak naprawdę. No, możemy rzucać granatik. O, no. Dobra, to widzimy. Wychodzimy. Escape. Tak, jeszcze wam możemy tu dodawać znajomych, którzy są w grze. Ja tu mam Andrzeja. Może będzie z nim w przyszłości odcineczek. Tak jakoś się zgadaliśmy. Trening, możecie trenować sobie. To byłoby na tyle z tych gier. Będzie kolejnych, oprócz tego będzie jeszcze 10 innych odcinków, mam nadzieję. Może z kimś, może sam, jak zobaczymy, jak ktoś będzie chciał, czy ktoś będzie chciał ze mną nagrać odcinek. A więc tak. Będą odcinki. Na pewno. Znaczy na pewno, jak chyba nic się nie zepsuje. Ulepszę sobie eku. Więc spokojnie. Jakby jakiś youtuber chciał, albo ktoś, kto mnie ogląda, może gra w Wolfteama. Nagra ze mną odcinek. Nie obojętnie z czego. Czy to Wolfteama, czy jak. Bo na przykład też nieraz możemy sobie, jak mówiłem wcześniej, grać. Ja bym sobie grał w Wolfteama, a ty byś sobie grał w jakąś inną grę, nie? W CS-a. No albo coś. To wiecie, możemy się dogadać, nie? Tylko wymagania to ok, bo CS-a nie chcę mieć na razie i no nie. No. To byłoby na tyle. Dziękuję, się spodziewajcie. Będzie jeden film częściowy, bo akurat się zmieściłem w 10 minutach, bo Bandicamp nie po 10 minut. No dobra, to zostawcie komentarz, suba, lajka. Mam nadzieję, że się podobało. Link wam podam w opisie do tej gry, skąd ją pobrać. No i dobra, to byłoby na tyle. Pozdrawiam, powodzenia, cześć, siemanko.